września. Gościnie w Radio Września 93,7. Dzień dobry Państwu, kilka minut po godzinie 8. To też audycja Gościnie z Radia Września. Dzisiaj moim gościem i Państwa oczywiście jest ksiądz kanonik Franciszek Jabłoński, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja w Witkowie. Postać niezwykła, jak Państwo za chwilkę się dowiedzą, ale o tym, jak powiedziałem za moment. Dzień dobry, witam księdza w naszym studiu. Dzień dobry, szczęść Boże wszystkim słuchaczom. Proszę księdza, zaprosiłem dzisiaj księdza do studia z kilku powodów. Po pierwsze, jest ksiądz kapelanem rycerzy Kolumba, którzy nie wiedzieć skąd wylądowali w Witkowie i oni tam są i działają. Po drugie, 23 czerwca już za kilka dni zaprzysiężenie nowych rycerzy, którzy będą należeć do zakonu. Po trzecie, no ksiądz jest misjologiem, wykłada misjologię na uczelniach wyższych. Po czwarte, wreszcie jest ksiądz opiekunem misjonarzy. No zebrało się tego, jest ksiądz dziennikarzem, zebrało się tego wiele. Ale zacznijmy od rycerzy Kolumba. Kim są rycerze Kolumba? Rycerze Kolumba, no tak, nazwa już taka trochę jest nietypowa. Wszystko zaczęło się od Ameryki. Jedziemy do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych. Tam jest pewien ksiądz z Irlandii, też emigrant. Idzie do seminarium najpierw jako młodzieniec, zostaje proboszczem. No i tak sobie myśli, w jaki sposób odnowić parafię i postawić ją na nogi. I postanawia, że oprze to duszpasterstwo na mężczyznach. W jaki sposób jakoś przyciągnąć mężczyzn do kościoła i postanowił, że może właśnie zacznie, żeby mężczyźni zebrali się wokół niego, no i zaczęli coś działać. Czyli jakby odwrotnie, nie poprzez spotkanie modlitewne, ale poprzez działanie. No i tak się zaczęło, krok po kroku stworzył właśnie taką wspólnotę mężczyzn, rycerzy, nazwał Kolumba. Prawdopodobnie od tego odkrycia Ameryki, żeby przyszło chrześcijaństwo do Ameryki, no i żeby to odnowić. No i okazało się, że to był taki trafny wybór, że parafia została odnowiona. I zaczął właśnie teraz pracować z tymi mężczyznami, spotykać się, no i wytworzył jakiś taki, stworzył się taki program pracy z nimi. Ale główna idea była taka, żeby na mężczyznach, na ojcach rodziny odnowić parafię. I żeby ta parafia tak działała. No i to się udało. Udało się, rozwinęło się. Ja tylko przypomnę, że był to rok 1882, jeżeli dobrze tak, pamiętam. Tak, około to wszystko, takie lata. To przeskoczmy z tej Ameryki do Polski. W Polsce rycerze Kolumba pojawiają się stosunkowo niedawno. Tak. Jeszcze tylko chciałem jeszcze w Ameryce się zatrzymać, bo ja będąc kilka razy w Ameryce spotkałem ich. Będąc na parafii, w takiej miesięcznej praktyce, uczyłem się języka, poznawałem parafię i bezpośrednio się z nimi spotkałem. Dlatego też widziałem jaką ich działalność, efekty ich pracy i to już miałem jakby zakodowane. No i kiedy już tutaj w Polsce się pojawili, a szczególnie, co jest ciekawostką, na odpust ku czci świętego Wojciecha zaczęli przyjeżdżać i patrzę, o to, czyli już są w Polsce. No moi rycerze. No, to właśnie, moi, tak, można by tak nazwać. Moi rycerze, znaczy rycerze, których znam. A dlaczego też moi? O, może tutaj argument. Bo jak byłem w Ameryce, to zawsze we wtorek zapraszali mnie na takie śniadanie, breakfast, do restauracji. Zawsze mi stawiali i śniadanie, i kawę, i to zawsze opiekowali się mną, żeśmy sobie porozmawiali, bo taki tam zawsze był zwyczaj. Czyli to właśnie ci moi rycerze, nie, czyli tak znałem. Ale trzeci etap w moim życiu tych rycerzy, poznałem też księdza proboszcza, doktora na Kaszubach, w Sierakowicach. I żeśmy się tak zaprzyjaźnili i on mnie zapraszał. Ja jeszcze jako pracownik kurii różnych wydziałów byłem tam zapraszany i on stworzył rycerzy Kolumba w swojej parafii. I mnie zachęcił, mówi, naprawdę widzę, że to zaczyna działać. I tak się stało, że niedługo potem, rok potem, ja zostałem właśnie posłany do parafii, no i to stąd się wzięło, że
pierwsze moje też wystąpienie, czy takie programowe, to mówię, stwórzmy, bym chciał stworzyć, oprzeć parafię na mężczyznach, na ojcach rodziny. Rycerzach Witkowskich, rycerzach Witkowski. Kolumba. Tak. Proszę księdza, to zostańmy na chwilkę jeszcze w tym Witkowie i przy tych rycerzach Witkowskich. Czym oni się na co dzień zajmują? No na razie to raczkujemy, bo trzeba też powiedzieć, że w diecezji taka pierwsza wspólnota powstała w Opatówku, czyli niedaleko Wrześni. Tam pomogłem proboszczowi stworzyć taką małą grupę i potem druga grupa powstała teraz w Witkowie. Szczerze mówiąc, myślałem, że będzie od razu oddział, ta rada cała, która ma 30 osób, czyli wtedy jesteśmy taką oddzielną, samodzielną jednostką, no i taką w tych strukturach już, no ale nie udało się, no jest nas 14, no ale już mamy tą perspektywę, tu jak pan redaktor ładnie zaznaczył, już 23 w Dniu Ojca następni już się zgłaszają, no i czym się zajmują, o może tak. Właśnie. Jak żeśmy się spotkali, no to przedstawiłem historię, tak to co dzisiaj, tak żeśmy rozmawiali i zaczęliśmy, bo tak też się przyjęło, żeby ci mężczyźni no coś ręcznie robili, czy manualnie coś naprawili, coś zbudowali, no a wiemy, że w obiektach takich kościelnych to jest dużo pracy, takich właśnie coś naprawić, klamka się zepsuje, a to coś trzeba posprzątać, no i, tego, i te prace zaczęliśmy robić, wykonywać, a ponieważ w parafii, gdzie przyszedłem, no powstał taki projekt rewitalizacji, szczególnie przystosowania do nowego wizji duszpasterstwa obiektów, czyli pomieszczeń i jednocześnie wokół kościoła, no to tych pracy było dużo i zaczęliśmy się skupiać wobec tej pracy, ale sami rycerze to zauważyli, no mówią tak, no ale jak tak zobaczą, że my tylko pracujemy, że my tylko do takiej czarnej roboty, no to nie będą się dobrze czuć, nie? No bo to i ta wspólnota zaczęła też udzielać się w Eucharystii, na mszy świętej. No mają specjalny ten strój, szarfy. Zaczęli niektórych zostali przekonani, albo sami się przekonali, no, że mogą przeczytać lekcje, zaśpiewać psalm, iść w procesji. No i to zaczęło też nowy wymiar, nie? Proszę księdza, coś dla ciała, czyli złota rączka, tak i coś dla ducha, tak jest, Eucharystia. Tak, dokładnie, no i nabożeństwa, Eucharystia. A ja mam też taką wizję, że to, co ja nie muszę robić jako kapłan, to tego nie chcę robić. Czyli niech inni mają też radość tego czynienia. I nawet, jeżeli chodzi o właśnie wszystko, nabożeństwo, Eucharystię, no, czyli oni się czują też ważni i potrzebni. Proszę księdza, ilu nowych członków zakonu teraz przystąpi do niego właśnie 23 czerwca? Jak mówi program duszpasterski, oto wielka tajemnica wiary, tak liczymy, że może około 10, no cały czas... Czyli krok po kroku tak, do 30. Ale już była taka ciekawa inicjatywa, że sami rycerze, teraz ostatnią niedzielę, oni rozdawali zaproszenia. Po mszy świętej oni wychodzili i mężczyzn zapraszali i co ciekawe, sami teraz mówią, no chodź, wstąp, zobaczysz, bo co tak zaobserwowałem, bo ja też jestem, się uczę, nie ja by wiedziałem w teorii o tych rycerzach, nie tylko w tej Ameryce, ale teraz widzę, jak to się mówi, od kuchni. I co jest ważne, i to sprawdzone od wieków, od stworzenia świata, czyli grupa mężczyzn, konsolidacja, przyjaźń, to są tak właśnie trwałe związki, dobrze się czują, otwierają się, zaczynają mówić. Doświadczyłem tego, kiedyś jechałem na Jasną Górę, na oblężenie Jasnej Góry z mężczyznami. I prosty taki przykład, w autokarze mieli się przedstawić, powiedzieć kilka słów i mówią zupełnie inaczej, przedstawiali się, jakby była żona obok. Bo ta żona zawsze go jakoś tam strofowała albo poprawiała, a teraz zaczęli właśnie się dobrze czuć. I to też mi dało taki znak, że oni się wtedy też dobrze czują w tym swoim środowisku, jak są razem. Proszę księdza, musimy szybciutko przechodzić do drugiego punktu, dobrze, bo czas nas nagli, czyli misjologia. Misjologia i działalność misyjna. Tak to jest. Jest połączona. Króciutko, proszę księdza, na czym polega księdza praca opiekuna nad misjonarzami? No najpierw jestem właśnie od tego ogólnego, że bardziej właśnie jestem wykładowcą misjologii i animatorem misyjnym.
już bardzo wiele lat, prawie 30 lat od początku kapłaństwa. Różne te etapy przechodziłem. No i teraz uczę w seminariach, żeby klerycy, którzy będą w przyszłości kapłanami, byli zatroskani o dzieło misyjne, czyli pomoc misjonarzom, a jeżeli taka będzie też wola Pana Boga i będą mieli otwartość, to żeby poświęcili coś, etap swojego życia dla dzieła misyjnego, czyli jadąc na misję. I to jest ta pierwsza dziedzina naukowa, badająca. Te badania terenowe prowadziłem w różnych częściach świata, odwiedzając właśnie tych naszych misjonarzy i jednocześnie tak równolegle badania, a jednocześnie pomoc. O to pan redaktor zapytał, że od wielu lat staram się o pomoc też taką duchową i materialną. Czyli mamy jakieś ogniska misyjne wśród dzieci, starszych, rodziny adoptują misjonarzy, jest to modlitwa. I też zbierajmy pieniądze, w skali diecezji mamy też taki fundusz, czyli jakby stymuluje. Dla przykładu też teraz świeccy tam zgłosili się, też zgłaszają się, żeby jechać na misję. No to przychodzą do mnie, no a ja już ukierunkowuję. Jakiś ksiądz się pyta, a gdzie są potrzeby? No to ja mówię, no tutaj i tutaj. Czyli też taka stymulacja tych wszystkich osób, które pragnęłyby, by coś ofiarować dziełem misyjnego. Czy bycie misjonarzem dzisiaj to bardzo trudne, odpowiedzialne zadanie? No, jak w dziejach Kościoła, to bycie apostołem i bycie misjonarzem to jest jednoznaczne, takie samo, bo Ewangelia to jest zawsze znak sprzeciwu i poszukiwanie ludzi, tak jak to Pan Jezus wychodził i szukał. I tak samo dzisiaj, no, a widzimy, że warunki, chociażby teraz też koronawirus, są takie alarmujące przykłady, wiadomości, że tak jak u nas zamarło życie i teraz on też ma tak ogromne trudności z przeżyciem, ten misjonarz. Bo tu jeszcze bogatsze kraje sobie poradzą, jakaś pomoc, a w biedniejszych, jak on jest często właśnie w tych biednych krajach, biednych strukturach, to pisali tam do mnie, teraz jest możliwość komunikacji, czy z Boliwią, czy z Argentyną, czy z Jamajką, no to opowiadają, że no, duże trudności. Także zawsze było ciężko, bo to był inny rodzaj kultury. Człowiek jest zupełnie z Europy przeniesiony do danego kontynentu, danej miejscowości. To jest ta bariera kulturowa, językowa też, mentalnościowa. To zawsze było coś trudniejszego. Dlatego też działalność misyjna i bycie misjonarzem to jakby taki przykład dać, jak Pan Jezus mówi do świętego Piotra: a czy ty miłujesz mnie więcej? Czy oni coś jeszcze chcą więcej dać niż normalnie, jakby ksiądz pracuje tutaj w duszpasterstwie. Czyli to więcej to polega ta trudność, nie? Ta większa ofiara. Proszę księdza, niestety musimy kończyć. Czas naszej audycji, szkoda, dobiega końca. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studio. Proszę Państwa, możemy zachęcić tych mężczyzn, którzy jeszcze nie są w tym zakonie rycerzy Kolumba, warto wstąpić. No, na pewno zachęcam. Mogą się zainteresować w ogóle, czy to są rycerze Kolumba. I mamy takie powiedzenie: Vivat Jesus! Tak się pozdrawiamy. To już w Polsce mamy 500 000 mężczyzn. Na świecie ponad 2 000 000. No to już jest jakaś organizacja, może wspólnota, która rośnie w siłę. A więc mężczyźni, zapraszamy. Vivat Jesus! 93,7 Radio Września. Najlepsze, bo lokalne.